Na Fortlife mamy śnieg, na dworzu mamy śnieg, a to znaczy, że jest zima. Więc na serwerze jest dużo nowych rzeczy do robienia. Sami zobaczcie, ile jest graczy na serwerze. Ostatnio były zarobki zwiększone i było 800 graczy, ale niestety się na to nie załapałem. W sumie nawet mi się nie chciało na zarobkach siedzieć. Dodali w ogóle takie coś jak kalendarz adwentowy. On już trwa ten tydzień, więc to chyba nie jest nic nowego. No i muszę wam się przyznać, że ja go w ogóle nie robię, bo na przykład jak mi się nie chce wchodzić na serwer, to mi się nie opłaca siedzieć pół godziny po jakąś tam nagrodę, więc czasami ich nie robię, czasami je robię, zależy. Jesteśmy dziś na frakcji, bo zamierzamy zrobić odśnieżanie ulic. To jest coś, co dodali ostatnio na serwer. Chodzi oczywiście o pracę dorywczą. My nie będziemy na pracy dorywczej pracować, to będzie coś lepszego. Wejdziemy na służbę oczywiście, weźmiemy sobie skina do RP i mamy tutaj w środku nietypowy pojazd. Jest to Dozer, tak on wygląda. Z tym pojazdem jest związany RP odśnieżanie ulic. Jest to RP tylko zimowe, więc na tą porę roku akurat ono jest dostępne, no bo mamy śnieg na Fortlife'ie. Ale zanim sobie ogólnie wszystko zrobimy tutaj, wyjedziemy tym pojazdem, no ja muszę zrobić kilka rzeczy, to znaczy sprawdzić stan techniczny tego pojazdu. Może wam pokażę to pewnie w przyspieszonym tempie po prostu i tyle. Mamy wszystko zrobione, więc... O, nie do tego pojazdu. Wyjeżdżamy Dozerem. Plan jest taki, żeby sprawdzić reakcję graczy na ten pojazd, bo mało osób nim jeździ we frakcji, zauważyłem. Dużo osób nie robi w ogóle RPS związany z tym pojazdem, a szkoda, bo jest to dosyć nietypowe. No, powiedzcie, czy widzieliście kiedyś taki pojazd na serwerze? Ja nie. Opuszczamy pług i jedziemy w miasto. Przy okazji zrobię sobie dokumentację RP. W SAR mamy takie coś, że na miesiąc musimy zrobić daną ilość RP. Taka norma po prostu, więc to się mi zalicza. O, odśnieżary jeżdżą, tylko ja trochę inną odśnieżarką. W ogóle we frakcji mamy chyba też Ranchera. Ranchera? Nie wiem, jak się tak to nazywa. Ale z tego co wiem, on chyba jest w przechowywalni jakby frakcyjnej, dlatego go nie widziałem wcześniej. Jak wrócimy na bazę, na pewno go sobie zobaczę, jak on wygląda. Ten drift walnął gość. Muszę się wam przyznać, że ja tym pojazdem już jeździłem raz, właśnie po to, żeby sprawdzić, jak się nim jeździ, czy to ma sens taki film i w ogóle czy gracze będą się interesowali tym samochodem i o dziwo się interesowali. W sumie widzieliście shortsa, jak ktoś nie widział, niech zajrzy w tą kartę na moim kanale, no i się wszystko dowie. Wiem, gdzie pojedziemy. Ostatnio dodali pracę magazyniera nową. Ona jest tam zaraz, tam gdzie kiedyś były kurier. Pojedziemy tam, zobaczymy, co tam się dzieje. Szczerze to ja nie byłem na tym nowym magazynierze. Wiem, że ma poziomy, tak jak kurier i to tyle. W ogóle te VMAX z tego pojazdu jest zawrotne. To jest zawrotne 70 na godzinę. O kurde, jak się tym skręca strasznie, ja pierdzielę. Więc wyobraźcie sobie, jak długo zajmuje dojechanie tym pojazdem do innego miasta. To jest okropne. Dobra, jesteśmy. O kurde, nie wyrobiłem. Ale mistrzu jestem kierownicy. Odśnieżamy ulicę, tu też trzeba odśnieżyć oczywiście. Ej, tej drogi w ogóle nie widać, co jest grane. Drogi nie ma w ogóle. Dobra, jesteśmy na magazynierze, ale tu dużo samochodów nawet. Tutaj odśnieżymy trochę, proszę bardzo. Jakieś wejście jeszcze jest, co tam kurde? Tam nie da się wjechać. No cofniemy sobie. Ale kurde, tu jest spawner CJ-ów. O kurde, jakiś autobus tu przyjechał, ja nie mogę, co tu się dzieje? To nie był dobry pomysł, żeby tu w ogóle wjechać tym Dozerem. Przecież ta jego skrętność jest zerowa totalnie. Ja biorę łuk jak tirem. Trochę tak. Trąbi na mnie gościu jakiś. Ja nie mogę, co tu się dzieje. Za mną też odśnieżara jedzie, kurde. Specjalnie przyjechałem do Los Santos. Po to, bo tu jest najwięcej graczy, to jest ogólnie główne miasto teraz, więc tu się może najwięcej rzeczy zdarzyć. No, nie polecam na czołówkę wjeżdżać, już raz miałem zderzenie. To się źle skończyło dlatego, co go uderzyłem. Strzela do mnie gościu, co jest grane? Co to kuźwa było? What the fuck? No pa, strzela do mnie! Padaj na krzak, typie. No, zajebiste DM, normalnie. Pozdry ty. Gdzie ci gracze teraz siedzą? Ej, tu jest czołg. Kurde, co jest grane? Stary magazynier. O kurde, ale teraz wygląda dziwnie. Tu jakiś czołg stoi teraz. Tam są w ogóle ruiny magazynu. Co jest grane? Ej, mega to wygląda. Betoniarzu, siemano. Ja tu ulicę odśnieżam. Iść mi stąd. Ja stąd jadę. Pozdro ety pisom, dobra. Ale teraz mega pusto się zrobiło tutaj w tej części Los Santos. Dosłownie samochodów nie ma. To może i lepiej.
nie będzie tyle wypadków. Teraz trzeba tam szybko przejechać obok tego DM-a. Znowu jest ten typo. Będzie strzelał do mnie na bank. Bo może i nie. Nie, nie byli zainteresowani. Pojedziemy sobie do przechowywalni. Tutaj też trzeba odśnieżyć oczywiście. W boczne uliczki też trzeba odśnieżyć. Zrobimy trochę szpanu tym samochodem. Wiecie, gdyby nie odcinek, ja bym nie wjeżdżał w takie powalone miejsca. Ale że nagrywamy, no to wjedziemy. Będziemy jechali w stronę bazy. Ja wtedy sobie zmienię pojazd na tego Ranchera. Zobaczę w ogóle, jak on wygląda, bo tego jeszcze nie wiem. Wjeżdżamy na bazę. Zaparkujemy sobie tego bydlaka. Dobra, mamy zrobione wszystko. Teraz już wiecie, jak wygląda to RP. I powinien tu być w środku pojazd RP. Rancher. Jest Ranger. Odśnieżarka. Dobra, czyli to jest... Aha, on tak wygląda, ej, kozacko. Czyli w sumie to jest taki pług, tylko że frakcyjny. To, co widzicie jako praca odrywcza, my mamy też na frakcji i tak to wygląda. Nie wiem, co jest lepsze. Czy tamten pojazd, czy ten, czym się lepiej jeździ. Ten pewnie będzie szybszy, ale fajne, kozak. W tym odcinku to na tyle. Nie wiem, czy będzie długi, czy krótki ten odcinek. Zobaczymy. Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie, subskrybujcie kanał. Dziękuję wam za przedni konkurs, w którym bardzo dużo osób wzięło udział. Daj subskrypcję, łapkę w górę i pamiętaj o dzwoneczku. To jest bardzo ważne. Trzymajcie się i do kolejnego filmu. Cześć. Oh my God!